Zło. I kolejne zło. Siemano, witajcie w kolejnym materiale na kanale Stacja Opuszczona. Dzisiaj znajdujemy się przy opuszczonym magazynie materiałów wybuchowych. Ale to nie wszystko. Mamy dla Was jeszcze miejsce bonusowe. Także bez zbędnego przedłużania, chodźcie z nami. Zapraszamy. Porzućcie nadzieję ci, którzy tu wchodzicie. Nie uciekniesz, on cię widzi. No oczywiście czego nie zabrakło? Prąciów! Tam, godzina. Tam gdzie my, to prącia i martwe zwierzęta. No ale zwykle to tam gdzie my, to tam są prącia, nie? Popatrz tutaj na lewo, nie uciekniesz. Co? Gdzie? A to już ten jest. Was złapie. Pentagram i was złapie. Co tutaj mamy? Piekło mnie po kepsie. Satan. Wiesz, zostało wykute, ponieważ z tej strony jeszcze jest ścianka i za nią dopiero druga ścianka. Tak, żeby cuk w ten sposób wychodził. Tam jest cały ten korytarz. W razie wybuchu tak. Jest tutaj długi tunel, który właśnie miał wysysać całą ten... No, co to miało wysysać? Podmuch płomienie i tak dalej. Do tego długiego korytarza też dojdziemy. W następnych pomieszczeniach powinno to lepiej widać. Stąd przyszliśmy. O, ciemno tutaj, to muszę przyznać. No, nawet ta nie daje rady do końca. No, bo też tu też obstawiam, że jest duża wilgoć, nie? No, znajdujemy się pod wielką górą. Tu z tego co słyszałem, to było dla to miejsce? Nie socjal nawet. Miejsce takie biurowe, w postaci, że wydanie takich ładunków. Aha, tutaj, dokumentacja wiesz, tutaj. Tak, coś ten deseń. Jeden stolik, jedna szafka, coś takiego. Tyle się dowiedziałem. Że wydanie ładunków wybuchowych, komu, na co. No, musi być papierologia przy takim czymś, nie? No kurczę. Ale tutaj też musicie zauważyć, jakie są fajne sklepienia nad nami.
wyjście. No, jesteśmy przy tym długim tunelu. I się zaczyna tam. Nie wiem, czy będziecie widzieć tam koniec tego. Tam też dojdziemy. Ten by miał właśnie iść w razie drzewa, w razie wybuchu, cały podmuch. No. I przekonacie się zaraz dlaczego. Widzisz, tu była jeszcze taka ścianka działowa. Jeszcze zostały otwory po tej ściance. Konstrukcyjnie nie wiem, czemu tak to zostało wymyślone, ale ktoś nad tym myślał. Inżynier jakiś. I tutaj jest nasza rura wylotowa na sam szczyt. Dzisiaj nie mamy szczęścia. Nie wiem, czy coś będzie widać, jeśli chodzi o tą rurę. Ale to zobaczymy. Trochę ją tam podświetlam. Przy montażu. Trochę ją podświetlam. Dużo tutaj nie ma do obejrzenia, ale jako ciekawostka miejsce jest dosyć fajne. Tu jest jakiś sznurek, ktoś sobie przywiesił. Czyżby ktoś się już chciał wieszać? Nie, no takim chyba nie. No, także jeśli chodzi o to miejsce, w którym teraz jesteśmy, miasto ma do niego pewne plany, a mianowicie za niedługo może być tak, że tego miejsca po prostu nie będzie w takiej formie, w jakiej jest teraz. Bo z tego, co udało mi się zauważyć, miasto ma do tego miejsca plany i za niedługo tutaj najprawdopodobniej powstanie? Urbanizacja w postaci barów i sklepów. No, czyli tutaj może będzie jakiś bar albo sklepik, jakiś fast food do zjedzenia po przejściu geosfery. Także my możemy być tutaj ostatnimi osobami, które to miejsce nagrywają w takim stanie, w jakim się obecnie znajduje. No bo tak jak mówię, za niedługo może to po prostu zniknąć w tej formie, w jakiej jest. Dzięki temu ogłoszeniu właśnie zauważyliśmy większe zainteresowanie tym miejscem. No dokładnie. Zresztą jak tu zanim weszliśmy, to już dwie grupy osób sobie przebiły się przez ten tunel. No i w końcu jesteśmy i my. No a... To chyba by było na tyle. Jeśli chodzi o ten tunel. I teraz będziemy właśnie jechać do drugiego miejsca. Także najprawdopodobniej jeszcze tutaj parę przebitek się zrobi i widzimy się w następnym miejscu, jakie mamy w planach. Zdradzimy to miejsce? Czy może? A tak. Czy może? O. Dolomity, cementownia, pieczyska. Także tam niestety za dużo nie zostało, co sami za chwilę zobaczycie, ale została jeden taki dosyć fajny budynek, silosy. Także pokażemy to. To nic, bez zbędnego gadania, widzimy się na miejscu. Tutaj idealnie widać, co znajduje się nad naszymi głowami. Na czym to było zrobione, to teraz możecie sobie zobaczyć. Ciężki tonaż skał.
gdy właśnie dotarliśmy na dopąsową miejscówkę. To co za nami widzicie, to silosy, ostatnia pozostałość po cementowni w Pieczyskach. No, od siebie powiem tyle, że cementownia powstała w 1885 roku, a w roku 1995 została ogłoszona upadłość i zostało to przejęte przez syndyka. No i to by było na tyle słowem wstępu. Teraz zmierzamy do obiektu. Zapraszamy. Po starej cementowni Szczakowa, która znajdowała się w dzielnicy Pieczyska, nie ma już prawie śladu. Historia cementowni zaczęła się za czasów zaboru austriackiego. Cementownia była wtedy niewielką manufakturą, którą założył szczakowski kupiec. Na przełomie XIX i XX wieku fabryka cementu przeżywała okres dynamicznego rozwoju. To czas szybkich i głębokich zmian. W zakład inwestowali Austriacy, właśnie wtedy cementownia stała się jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie. Jaworzyński cement dostarczany był do krajów na całym świecie. Bowiem ze względu na dobrą lokalizację i dobre połączenie kolejowe miała wielu stałych klientów. Poprawiano też warunki mieszkaniowe i zaopatrzeniowe pracowników, którzy mieszkali wokół zakładu. Bowiem razem z zakładem rozwijały się różnie poszczególne dzielnice miasta. W 1903 roku przestarzałe szybowe piece, w których wypalano klinkier, zostały zastąpione nowymi. W 1905 roku do cementowni sprowadzono nowy piec rotacyjny, pierwszy w monarchii austro-węgierskiej. Rozpoczęła się produkcja dolomitu w tzw. piecach kupulowych. Cementownia została też zelektryfikowana. W czasie II wojny światowej produkcja cementu została znacznie ograniczona. Później zakład zaczął chylić się ku upadkowi, przeżył kryzys światowy, a w czasach socjalizmu cementownia zaczęła podupadać, przełom lat 70. i 80. Najpierw zrezygnowano z produkcji cementu, później ograniczono wyrób dolomitu. Zakład ogłosił upadłość w 1995 roku. Właśnie weszliśmy na górę i kolega Arek poopowiada nam o budynkach, które się tu znajdowały. No to opowiadaj, panie kolego. Z góry przepraszam, jeżeli niepoprawne nazewnictwo będzie niektórych miejsc, bo mieliśmy nazwy własne, ale brakuje... No, dużo budynków tutaj było, niestety zostały wyburzone. Jedyne co się ostało, to właśnie ten silos, na który weszliśmy. Tu było duże laboratorium w tym miejscu. Obok niego był jeden biurowiec, mniejszy dla dyrekcji i ważniejszych osób. Mhm. Obok był cały budynek biurowy oraz dla pracowników. Kawałek prosto w tamtą stronę był wielki, ogromny, okrągły budynek nazywany młynem do mielenia kruszcu całego. Był bardzo wysoki, raczej bardzo wielki, znaczy się. Co mamy dalej? Tutaj jeszcze się znajdowały też silosy, nie takie same jak te, w których się znajdujemy, lecz prostokątne. Tam był składowany już materiał sypki. Jeszcze tu znajdowały się magazyny. Tutaj część fabryczna. Po drugiej stronie, tego teraz nie będzie widać, znajdował się komin. Została po nim pozostałość w postaci samych fundamentów. Pierwotnie nazywane Rzymem przez te kolumny. Cóż mogę powiedzieć? A tutaj tak... tam na dole? Co było? Możesz powiedzieć na ten temat? Oj, teraz niewiele powiem, bo już za moich czasów to tutaj już pozostały praktycznie same ściany tego budynku. No teraz jak nie ma tych wszystkich kuźde budynków, to tak człowiek po latach ma trochę ubytki w pamięci. Ale jeszcze będzie później jeszcze opisane, co tu było jeszcze. Muszę sobie jeszcze odświeżyć pamięć. No to co, w tym czasie zmierzamy dalej, nie? No, musimy uważać na te dziury tutaj, co są, bo spadek jest dosyć wysoki. Jak myślisz, ile metrów? 20, 10? To? No. Same silosy mają coś koło 30 paru kilometrów.
coś koło 30 metrów chyba. 30 metrów, Boże, co ja powiedziałem, kilometrów? No, matko boska. Do szczytu coś koło 30 iluś metrów było. Czyli co, jesteśmy na wysokości 20 paru metrów, co? No spokojnie, tak. Coś ten deseń? 28 to tak na spokojnie. To zobaczcie, jaki to jest fajny widok na tej wysokości. Stąd właśnie widać to, co mówiłem, ten Rzym. Widzisz ten Rzym tam? Tak. O, to jest to, co tam widzicie, za drzewami. To jest ta kolumna, tutaj mówił Arek. Nie, taki szyb. Gołąb? Tutaj był taki szyb prowadzący prosto do budynku na dole. Do budynków, nie? Tak. Było takie połączenie taśmowe. No a tu zostało tylko kawałek betonu. Tutaj bardzo ładnie widać. Zejście na sam dół. Ekspresowe. Po co komu winda, nie? Dokładnie. Właśnie zakończyliśmy naszą drugą przygodę w Jaworznie. Te miejsca, które dzisiaj nagraliśmy, są dosyć mocno związane z historią tego miejsca. Pierwsze miejsce, magazyn materiałów wybuchowych, jak dla mnie robi te tunele, robią klimat przede wszystkim. Ale jeśli chodzi o drugie miejsce, to robi przede wszystkim wrażenie swoją wielkością. To są dosyć sporych rozmiarów silosy. Dla mnie osobiście to była sentymentalna podróż, więc boli mnie stan zniszczenia cementowni. Ale raduję się, że udało nam się nagrać ten wspaniały budynek silosów.
No, no niestety większość cementowni została zrównana z ziemią i zostały te silosy. No nic, mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli się podobał, zostawiajcie łapki w górę. No jeśli się nie podobał, łapka w dół, no co zrobić. No i co, standardowo subskrypcja. Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym materiale. Na razie. Na razie.